Karty to popularna rozrywka na całym świecie. Ilość gier, jakie można rozegrać tym prostym zestawem, jest niezliczona. Dziś przedstawiam Wam 10 ciekawostek na temat kart do gry. Miejsce 10. Karty powstały około 900 lat temu w Chinach. Pierwotnie były papierową wersją gry w kości i były inspirowane chińskimi pieniędzmi. Miejsce 9. Kolory oraz figury zostały dodane przez Arabów. To oni umieścili na nich monety, puchary, miecze i maczugi, które później zamieniono na karo, kier, pik oraz trefl. Miejsce 8. Klasyczne karty ukazują prawdziwych królów. Kier przedstawia Karola Wielkiego, karo Cezara, pik króla Dawida, zaś trefl Aleksandra III Macedońskiego. Wizerunki te wprowadzili Francuzi. Miejsce 7. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku dam. Kier reprezentuje Judytę, karo to Rachela, trefl to Argeja, zaś pik to nikt inny jak grecka Atena. Miejsce 6. Ostatnimi postaciami historycznymi na kartach są walety. Walet pik to hrabia ogier duński, karo to trojański Hektor, trefl reprezentuje Lancelota, zaś kier Stefana, towarzysza Joanny d'Arc. Miejsce 5. As pik zawsze wyróżnia się od innych asów. Wiąże się z tym pewna historia. W XVII wieku karty opodatkowano i na legalne produkty przybijano stempel. Trafiał on zawsze na asa pik. Osoby, które chciały uchylić się od podatku, musiały grać bez tej karty. Miejsce 4. Plecy kart obecnie są przyozdabiane w najróżniejsze wzory. Pierwotnie była możliwość jedynie dwóch kolorów: czerwony bądź niebieski. Miejsce 3. Wietnamczycy posiadają przesąd związany z asem pik. Według nich jest to znak śmierci. Żołnierze amerykańscy w trakcie wojny zostawiali właśnie takie karty przy ciałach zabitych kolegów, aby odstraszyć wrogów. Miejsce 2. Amerykańscy jeńcy wojenni w trakcie II wojny światowej uwielbiali grać w karty. Do niemieckich obozów trafiały takie produkty z myślą o więźniach. Były one jednak wyjątkowe, gdyż po tym jak zmyło się wierzchnią warstwę farby, na kartach pojawiał się opracowany plan ucieczki. Miejsce 1. Największym producentem kart jest US Playing Card Company z Kentucky. Rocznie produkują aż 11 milionów talii kart. To już wszystko, dzięki za obejrzenie do końca i poproszę Was o subskrypcję, jeżeli uważacie, że miło spędziliście ostatnie kilka minut. Przyjemnie będzie, jeżeli zostawicie łapkę w górę i zaproponujecie w komentarzach tematy na kolejną dyszkę. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich moich filmów równie ciekawych jak ten. Do usłyszenia, cześć!